Najważniejszą częścią obchodów ku czci kupały, jak już wspomniałem, było palenie ogni. Wspomniałem oczywiście w innych filmikach, które się na kanale można znaleźć. Zwyczajowo stos do podpalania układano w widocznym, wyjątkowym miejscu, bardzo często na szczytach gór lub na jakichś wzniesieniach. I ogień ten miał tutaj przede wszystkim cechy oczyszczające. W tym oczyszczeniu łączył się również zwyczaj przeskakiwania przez ognisko. Być może człowiek skaczący, zawiznąwszy nad ogniem, przez moment mógł uzyskać symboliczne oczyszczenie. Palenie ognia miało również inne cele. Warto wspomnieć, że u Słowian bóstwo nie było postacią niezniszczalną, wręcz przeciwnie. Należało stale wzmacniać jego moc i temu właśnie między innymi służyły krwawe ofiary ze zwierząt. Można wysnuć też taką hipotezę, że palenie ognia miało podobne intencje. Jeżeli sobie przypomnimy, że sobótkowe ogniska przypadały na okres, kiedy słońce osiągnęło swój maksymalny czas świecenia, to już wkrótce miało się zmniejszać, to takie wnioski można by powoli wziąć i wysnuwać. Woda była takim drugim czynnikiem, który w obchodach kupalnych odgrywał niezmiernie istotną rolę, jak już wspominałem też w tych innych filmikach. W świadomości ludu długo utrzymywało się przekonanie o niedopuszczalności kąpania się w otwartych wodach przed tym dniem. Dopiero po nocy kupały można było się kąpać w sumie w otwartych wodach. Oczywiście też w świecie słowiańskim istniała bardzo długa lista kar, które miały spotkać takiego śmiałka, który bagatelizował ten zakaz. I kolejne dwa takie ważne elementy podczas świętowania Nocy Kupały to przede wszystkim przewaga młodzieży nad starszymi, którzy brali udział w tych zwyczajach, a także dość szeroko rozpowszechnione przekonanie o wyjątkowej swobodzie seksualnej, jaka wśród młodzieży w czasie tej nocy panowała. Dodatkowym takim elementem był trwający przez długi czas zwyczaj wrzucania wianków do wody, połączone z nim wróżenie, które oczywiście miało określać młodym dziewczętom kwestie związane za mąż pójściem. Wianki pełniły oczywiście funkcję wróżby miłosnej, natomiast dziewczęta niekiedy puszczały na wodę dwa wianki jednocześnie. Jeśli te płynęły równo, zgodnie z nurtem rzeki, a do tego podpływały do siebie, była to taka najlepsza wróżba, gdyż oznaczała wielką miłość, szybkie za mąż pójście i długie, dostatnie szczęśliwe życie. Dobrze wróżyło się również, kiedy to upragniony bliski sercu kawaler wyłowił z wody wianek swojej dziewczyny. Pomyślnie puszczony wianek miał oczywiście zapewnić szczęście w miłości nawet dziewczynie, której owego wianeczka nie udało się donosić do ślubu, tak to nazwijmy. I kupalnocka o wiele bardziej niż inne służyła temu, aby dziewczęta pozbywały się tak naprawdę dziewictwa. Wiele dziewcząt tej nocy właśnie miało swoją pierwszą noc. I zgodnie z zachowaniem zwyczajowych procedur, taki kawaler powinien poprosić dziewczynę o rękę, a za zgodą i błogosławieństwem obojga rodziców, oczywiście powinien zaraz posiąść ją za żonę, zaraz po tej nocy kupały. Więc śmiało można przyjąć, że na tych ziemiach słowiańskich w noc kupalną dokonywano zabiegów inicjacji młodzieży. Być może działo się to przy blasku ognia, być może działo się to przy wodzie, a może i nawet czasami pioruna, kiedy będziemy, możecie sobie zajrzeć do filmiku Błogosławieństwo Peruna, który też jest dosyć oryginalny. Dlaczego? Dlatego, że czerwiec w naszym klimacie obfituje w różne obfite wydarzenia pogodowe, tam też często są burze połączone z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi i oczywiście to połączenie tego ognia, tej wody, zanurzenia się młodzieży oczyszczonej, która już skakała przez ten ogień w tej wodzie. I w ten sposób ta młodzież przyjmowana była do grona tak jakby dorosłych. Nie od dzisiaj w sumie wiadomo, że pojęcie moralne jest, że w ogóle pojęcia moralne są rzeczą po prostu zmienną. I wiadomo, że u Słowian wysokiej cenie jako kandydatka na żonę była kandydatką na żonę była w sumie panna z dzieckiem. Miało to gwarantować przede wszystkim płodność kobiety, która była niezbędnym warunkiem w małżeństwie. Między innymi tak też jest w niektórych plemionach afrykańskich, że kobieta musi, bodajże u Zulusów, że kobieta musi przed ślubem mieć przynajmniej dwójkę dzieci, bo to gwarantuje płodność kobiety. To jest właśnie, można by powiedzieć, że prawdopodobnym się wydaje
że ta młodzież, która w czasie tej nocy kupały właśnie była wprowadzana w świat dorosłych, doznawała po raz pierwszy tego prawdziwego znaku miłości. Na temat Nocy Kupały znajdziecie na kanale, w tej playliście Europa Wschodnia jeszcze kilka filmików. Zachęcam do ich oglądania, a przede wszystkim wszystkich, którzy są zainteresowani rodzimowierstwem, zachęcam również do lajkowania filmików i subskrybowania kanału, bo w sumie jest to kanał, który się rozwija również dla Was.